Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No 20 milionów żołnierzy armii Gwardii Narodowej. Gwardia Narodowa, no to każdy stan wysyła swoich żołnierzy, no bo to są Stany Zjednoczone Ameryki. Tak, także była federacja, oryginalnie 13 stanów. Tak jak widzicie na fladze, to są te paski, to jest ich 13, te oryginalne kolonie, które się zbuntowały przeciwko koronie angielskiej. No i później są gwiazdy. Gwiazdy, no to reprezentują stan, ilość stanów na dzień dzisiejszy, czyli 50, tam ciągle są dodawane. 100-200 lat temu to były takie okrągłe gwiazdki, później to przechodziło, no ale to jedyne, co trzeba pamiętać, to 13 pasków na kolonie i 50 gwiazdek na każdy stan. 20 tysięcy, 20 stanów, 20 tysięcy ludzi. Na dzień dzisiejszy jest 6 tysięcy żołnierzy w Waszyngtonie, w DC. DC to znaczy District Columbia, to jest stolica, to nie jest stan. No komuniści będą starali się zrobić, żeby to był stan. To będzie dwóch dodatkowych senatorów. No teraz jest od 20 stycznia, no to Senat będzie miał 50 na 50, będzie miał równowagę, no tyle tylko, że jeden głos ma Kamala Harris jako wiceprezydent. No i dlatego komuniści uzyskali większość w Senacie. Większość również mają w Izbie Reprezentantów, dlatego głosowali dosyć. No był ten impeachment, głosowali 232 przeciwko 197. 232, no to jest liczba reprezentantów w kongresie i w kongresie jest 435 reprezentantów, z czego 222 lewicy, 207 prawicy. 10 zdrajców, judaszy z partii republikańskiej przeszło do, no, głosowało za impeachment. Impeachment to znaczy próba usuwania, to jest usuwanie urzędnika państwowego, polityka państwowego, to jest usuwanie. No 7 dni, to jest pobiegli kłusem, po prostu pobiegli do tego, żeby usuwać Trumpa. No komuniści starali się zniszczyć Trumpa przez ostatnie 5 lat, no ale ta komunistyczna próba zniszczenia Trumpa to spowodowała to, że 75 milionów obywateli amerykańskich, republikanów, głosowała za Trumpem. 75 milionów. To jest 10 milionów więcej niż na Busha czy na wszystkich poprzednich. Także Trump ma kolosalne poparcie społeczeństwa amerykańskiego. 80 milionów niby głosowało na Bidena, no ale trudno powiedzieć, patrząc na to, co oni nie pozwolili sprawdzić, no to to udowadnia, że musiały być jakieś oszukaństwa, matactwa. 147 kongresmenów było za tym, żeby jeszcze w trakcie, powiedzmy, przed 6 stycznia oni chcieli, żeby sprawdzać prawidłowość tych głosów, no ale nic nie wyszło. Także że duża liczba republikanów nie zgadza się z całą sytuacją. Te 10 głosów zdrajców, no to jest dużo więcej niż było 5 głosów, kiedy demokraci, 5 demokratów głosowało za tym, żeby usunąć Billa Clintona. No Bill Clinton, no to był usuwany za to, że powiedział, że nie miał kontaktów seksualnych z młodą stażystką Lewiński, no i dlatego go usuwali. 5 demokratów miało jeszcze na tyle uczciwości, że właśnie powiedział, że to było nieprawidłowo. Teraz
prasa krzyczy, że jest drugi raz usuwany. No drugi raz usuwany. Najgorsze świństwo z tej oszukanej prasy i telewizji, no to jest to, że co to znaczy, że jest usuwany? No drugi raz. Pierwszy raz, no to zadzwonił do prezydenta Ukrainy, no i go chcą usuwać za to, że ponad podziałami dzwonił. Wszyscy prezydenci dzwonią wszędzie. Komuniści tego nie lubili. A dlaczego nie lubili? No bo Trump chciał się dowiedzieć, co na tej Ukrainie się działo. No a na Ukrainie się działo to, że Kwaśniewski czy Hunter Biden, czyli syn Bidena, dostawał tam ciężkie pieniądze. No ogólnie rzecz biorąc, jedna wielka korupcja. Biden sam w Ameryce się chwalił, że zadzwonił na Ukrainę, powiedział, jak nie usuniecie prokuratora, który śledzi czy sprawdza sytuację mojego syna, no to Ameryka nie da wam kilkuset milionów dolarów. No i Ukraina wywaliła na twarz prokuratora. No i Trump powiedział, że to nie jest prawidłowe. To, co komuniści zrobili? Komuniści doszli do wniosku, że trzeba usuwać Trumpa, że dzwonił do prezydenta Ukrainy. Nikt nie zwraca uwagi, dlaczego dzwonił, tak? Także trzeba być naprawdę debilem, żeby się podniecać, że jest drugie usuwanie. To usuwanie, no, usuwanie jest makabryczne, dlatego że w zasadzie nie pozwoliło na żadną obronę, tak? W Ameryce podstawowe prawo konstytucyjne to jest takie, że każdy ma prawo do obrony, a tutaj się okazało, że w zasadzie 7 dni po tym, jak były zamieszki w Kongresie, zrobili błyskawiczny sąd kapturowy. To jest najszybsza próba usuwania w historii Ameryki. No i to jest... Co się stało? No stało się to po tym, jak Pelosi, czarownica Pelosi, zawodowa komunistka od 40 paru lat przy żłobie, starała się przekonać Mike'a Pence'a, żeby Mike Pence przesunął czy wziął prezydenturę w swoje ręce. Mike Pence oczywiście powiedział, że nie weźmie prezydentury w swoje ręce, dlatego że prezydent jest zdolny, prezydent działa, a 25. poprawka do konstytucji, no to dotyczy tylko tego, jeżeli prezydent nie byłby w stanie. No i teraz jest pytanie, kto jest zdrajcą, no i co się z nimi stanie. McCarthy, no to przewodniczący właśnie grupy Republikanów, on był właśnie z tymi 147 kongresmenami, którzy chcieli sprawdzać. Co jest następnego? No nikt nie wie, co będzie następnego. To jest cała ta kretyńska próba, to powinna zdechnąć teraz właśnie w Izbie Reprezentantów. No i to tyle, bo tydzień nie starczy. Poza tym w Senacie potrzeba 66 senatorów, a jeżeli jest 51-50, no to już wiadomo, że to nie wyjdzie. Część kretynów i socjalistów, komunistów z obłędem lewactwa amerykańskiego, oni tłumaczą, że te sankcje, że trzeba skazać, że trzeba w zasadzie wziąć, żeby była sprawa i skazać, żeby były takie sankcje, że Trump nie może już się ubiegać o stanowiska państwowe. No tyle tylko, że tu jest taki tryk troszeczkę konstytucyjny, bo impeachment dotyczy usunięcia. Po 20 stycznia Trump już jest prywatną osobą, no i wtedy w zasadzie nie ma usuwania, no bo
No usuwania z czego? Jak już nie ma tej pozycji, no to nie ma z czego. Były dwa takie precedensy w przeszłości. Jeden to w 1876, kiedy był członek gabinetu kongresu, no ale on zrezygnował, no i w zasadzie procedura usuwania zdechła, no bo nie było co usuwać, no bo on się sam usunął. A druga sytuacja była w 2010 roku, kiedy chcieli usuwać sędziego, ale w zasadzie była sprawa kryminalna, skazali sędziego, no jak skazali sędziego, no to w zasadzie został usunięty automatycznie, no i nie potrzeba było impeachmentu, tak, także komuniści co robią, no to jest to, że oni chcą po prostu skopać. Oni chcą skopać 75 milionów Amerykanów, chcą pokazać, co potrafią. No i to jest zemsta. To jest zemsta do tego ten cel uświęca środki. A jaki jest cel? No cel jest taki, że to ma być czystka. To ma być czystka. No, następuje wielka czystka. Nawet korporacje, niekorporacje usuwają finansowanie. Dużo korporacji w zasadzie się wysuwało z donacji na partię republikańską. Także to jest no część całego tego, całej tej walki komunistycznej. Twitter właśnie też pousuwał dużo kont. No jest zamordyzm, jest fatalnie. Czy coś osiągną oni przez te pchanie tej próby usunięcia? No nie, no republikanie jeszcze bardziej się zdenerwują. Dużo ludzi uważa, między innymi ja, że to jest dolewanie oliwy do ognia i nie poprawia całkowicie tej sytuacji. Czystka prowadzona przez komunistów, no to jest idealnie powielanie tego, co było w Moskwie czy w Warszawie. Po prostu jest zniszczenie przeciwnika, próba zniszczenia przeciwnika, no bo nigdy nie zniszczą. Jeżeli nie będą mordować, nie będą wysyłali na Syberię, nie będzie Rakowieckiej, nie będzie najróżniejszych Auschwitz i innych, no to nie da rady. Nie da rady, ludzie dojdą do siebie, zawsze będzie opozycja, a jeżeli będzie za ostro w 2021, no to w 2022 są następne wybory do kongresu, a w 2024 są do prezydentury. No oni teraz tańczą i śpiewają, mają ten swój triumf w Waszyngtonie, ale jeżeli chcieliby uspokoić całą tą sytuację, no to powinni zapomnieć. No ale komunistyczne świnie nigdy nie zapomną. Oni się tak rozbestwili, że po prostu będą to ciągnęli jeszcze. Chuck Schumer to będzie przewodniczącym, prezesem większości w Senacie. To też zawodowy polityk. On po prostu zawodowy komunista powiedział, że będzie ścigał kryminalnie prezydenta. Czy to jest uspokojenie? No nie. Czy oni powinni się wziąć za ekonomię? No oczywiście. Czy oni powinni się wziąć za pandemię 19, za cały ten COVID? Oczywiście, że powinni. No ale 5 lat nawalania na Trumpa, zanim został wybrany, po tym jak został wybrany, przez 4 lata tłukli oszukaństwo współpracy
współpracy z ruskimi. Wszystkie gazety tłukły współpraca z ruskimi, współpraca z ruskimi. No, zmasowany atak na konserwatystów. Konserwatyści teraz się otrząsną. Mam nadzieję, że większość konserwatystów się nie załamie. Mam nadzieję, że przemyślą. Mam nadzieję, że wszystkie te wybory, wszystkich tych republikanów z nazwy tylko, to zostaną powymieniani. No ludzie muszą się otrząsnąć. Ludzie muszą zrozumieć, że ten komunizm nadchodzi szybkimi krokami. Republikanie muszą przypilnować, żeby te wszystkie wybory były prawidłowe, żeby nie było oszukaństwa. To się doszlifuje. No, ja od początku mówiłem, że stan wojenny to jest bez sensu, że wszelakie jakieś próby walki zbrojnej to są bez sensu, no bo to robili komuniści Antify podpalali, politycy ich popierali. No i teraz wredni i perfidni politycy mówią, że bandziory z Antify, komuniści z Antify, no to są dobrzy protestujący, a ci, co weszli na teren kongresu, to są niedobrzy protestujący. No ale niestety przemoc to jest przemoc. No i liberałowie, komuniści, socjaliści niestety mają dwa spojrzenia. Jest przemoc, komuniści mogą, konserwatyści nie mogą. No i czym więcej ludzi to zrozumie, że jest dwulicowość, czym więcej ludzi zrozumie, że jest hipokryzja lewactwa, no to tym lepiej. No, w każdym bądź razie w Ameryce jest od groma broni, no ale ta broń, tak jak mówiłem wiele razy, nie jest po to, żeby być w partyzance, tylko po to, żeby pilnować swojego domu. A prawo i podrządek musi być. No od kwietnia w zasadzie socjaliści, demokraci pozwolili na to, że prawo nie było szanowane i porządek był nieszanowany. No i teraz nastąpiła ta kulminacja, którą znowu wykorzystali. No niestety komuniści jakoś udaje im się wykorzystywać. Panikę im się udało wykorzystywać. Dlaczego? No dlatego, że Google są w rękach komunistów, YouTube jest w rękach, Twitter jest w rękach komunistów. Totalna cenzura. Z tą cenzurą to też jest tak, że jest nadzieja, że nie dojdzie do tego, że firma energetyczna, która sprzedaje prąd, będzie wyłączała prąd komuś, kto ma jakieś inne poglądy. Jest nadzieja, że firma, która dostarcza wodę, nie będzie wyłączała wody ludziom, którzy mają jakieś tam poglądy, no bo to będzie już totalny Orwell. To będzie 1984 albo Chiny, albo Sowiety. Sowiety wyganiali ludzi na Syberię, wywozili do Kazachstanu i tak dalej, i tak dalej. Czy to nadejdzie do Ameryki? No mam ciągle nadzieję, że nie. Czy dojdzie przez rozprawy jakiejś walki zbrojnej? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to wszystko będzie politycznie, że oszukaństwo będzie wyeliminowane, no i że naród jest na tyle mądry, że będzie wybierał normalnych. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego. Zdrowia dla normalnych, no i głos dla socjalistów polskojęzycznych, którzy głosowali na komunistów. Pamiętajcie, że prędzej czy później będziecie mieli płacić zgrzytanie zębów za to, co zrobiliście Ameryce. Nie wiem, dlaczego wylądowaliście w Ameryce, a nie w Korei, jeżeli głosowaliście na Bidena i jego tą sitwę oszukańczą. Biden i tak długo nie porządzi. Kamala Harris go szybko zastąpi. No i będzie komitet centralny. Jak długo? Nie wiadomo. Zdrowia dla normalnych.